Witam wszystkich. Słuchajcie, dziś przepis na młodą kapustę do słoików. Potrzebujemy niewiele produktów, a później coś wspaniałego. Na zimę czy od razu, to już jak już kto uważa. Co do tego potrzebuję? Ja mam tutaj 700 gram kapusty młodej. Może ktoś powie, że niewiele, ale mi to wystarczy. Po prostu lubię robić różnych sałatek dużo. Także kapustę szacuję. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię takiej monotonii, że narobię tych sałatek dużo, później to zalega. Lepiej zrobić sobie kilka słoiczków, a różnego rodzaju. Teraz sezon na sałatki, że tak powiem, się zaczyna. No jeszcze może nie tak bardzo, ale już są ogórki młode. Także naprawdę będzie się działo. Ja robię tego duże ilości, ale tak jak mówię, po kilka słoiczków. Nie robię jednej sałatki nie wiadomo ile, bo według mnie to nie ma sensu, później się to znudzi. Jak widzicie, nie szatkuję tego jakoś specjalnie drobno, takie większe części może jeszcze na pół. Kapusta zszatkowana, teraz leci temat papryki. Do tej ilości kapusty używam jednej papryki, w zupełności wystarczy, delikatnie podkręci smak. Ale nie podbije tego smaku. Paprykę. Jakąś tam drobną kostkę. Oczywiście jeszcze później poleci marchewka i cebulka. Tutaj możemy dodać ogórki, ale ja uważam, że tak jak dla mnie, akurat ta sałatka jest najlepsza bez ogórków. No ale oczywiście co komu smakuje. Jeśli chodzi o marchewkę, tartka, na tych grubych oczkach i lecimy z tematem. Jeśli chodzi o marchewkę, użyłem też dwóch sztuk, takich niedużych, i również dwie cebulki, też nieduże, cebulę piórka. Jak wiadomo, cebulka fajnie podkręca smak sałatek. Ale tak jak zawsze powtarzam, kto nie lubi, nie dodaje. I do tego jeszcze taka niewielka ilość koperku. Te grubsze sobie odkroję. Koperek na drobno. Po prostu tych warzyw nie dodaję zbyt dużo. Nie chcę, żeby przebiły smak kapusty.
No ale zawsze podkręcą ten smak. Tak więc warzywa mam ogarnięte. Do tych warzyw dosypuję, powiedzmy, łyżkę soli. Tutaj jest łyżka, nie więcej. No i oczywiście wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Nie ugniatamy tutaj, tylko delikatnie. Troszkę może za mała miska. Myślałem, że mniej będzie tego, ale jednak jest dosyć sporo. Będzie około 4 słoiczków. W zupełności wystarczy. Przyjdzie czas na nowe sałatki. Wiecie, zimą wszystko zejdzie. No ta miska faktycznie mała. Teoretycznie powinna być sól kamienna, ale ja robiłem tyle razy już różnego rodzaju sałatki z taką solą zwykłą jodowaną, że nic się nie dzieje, także nie ma problemu. Dobra, warzywka wymieszane i to zostawię sobie na około godzinkę, a ja za chwilę robię zalewę do tego. Tak więc jestem już przy kuchence, będę robił zalewę do naszej sałatki. Wlewam 1,5 szklanki wody, zagotowuję oczywiście. Gaz, cyk. Teraz mogę już dosypać sobie cukier. 5 łyżek cukru. No i oczywiście podgrzeje się i wszystko musimy rozpuścić. Wiecie, samemu to nagrywanie jest tragiczne czasami, no ale niestety tak jest. No, woda już delikatnie się podgrzała. Cukier praktycznie rozpuszczony. Teraz kolejny składnik zalewy. Pół szklanki octu. Jak widać, pół szklanki. Ja mam ocet jabłkowy, ale tutaj możemy użyć oczywiście innego spirytusowego czy winnego. Nie ma to większego znaczenia. Oczywiście spirytusowy jest troszeczkę mocniejszy, także można dodać mniej, no chyba że ktoś lubi bardzo takie kwaśne, no to już zależy od gustu. I słuchajcie, do tego klasyczna przyprawa kebab gyros. Ja daję 1 łyżkę, taką sporą. I teraz czekam, aż mi się to wszystko zagotuje. Tak więc warzywa delikatnie skruszały, odlałem sobie nadmiar tego soku, który tutaj był. Teraz zalewa delikatnie ostudzona. Ja nie studzę na maksa, żeby to było zimne. Po prostu postała około 20 minut. Wlewam teraz do sałatki. Dobrze, wymieszam. I tak zostawię sobie na około godzinkę. I wtedy pakuję do słoiku. Oczywiście tam jeszcze przyprawy, ale to później. Tak więc sałatka się przegryzła. Muszę się przyznać, że troszeczkę sobie podjadłem. Smak niesamowity. Dosłownie niebo w gębie. Teraz możemy ładować do słoików. Jeśli chodzi o słoiki, oczywiście wyparzone. Ja mam tutaj jakieś 0,5-litrowe.
I oczywiście ręką, nie będziemy tutaj się za bardzo bawić z tym. Ale mówię wam, smak, no dosłownie smak jest powalający. Ta przyprawa robi fajną robotę. Jeden gotowy. No i tak jak myślałem, wyjdą trzy słoiczki. Przyjdzie czas na następne sałatki. Sezon dopiero się zaczyna, także jeszcze jest dużo czasu. Do zimy zdążymy narobić. I do każdego słoiczka mały listek laurowy. Jeszcze jeden. Słoiczki mam napełnione. Teraz uzupełniam zalewą. Oczywiście od czasu do czasu dobrze przemieszać, żeby te pozostałości przyprawy dobrze się wymieszały. Tak więc jak widzicie, z marynatą ucelowane praktycznie na maksa. Teoretycznie nic nie zostało. Tak więc na ten przepis dokładnie ta ilość marynaty. I oczywiście jeszcze tutaj muszę przetrzeć, żeby nie było pozostałości warzyw. Bo czasami nam się to może popsuć. I dobra, mogę dokręcać. Dokręcamy nie mocno. Dokręcamy lekko. Podczas pasteryzacji to powietrze musi wyjść z tego słoika. Dopiero po pasteryzacji dokręcamy mocniej. Odwracamy i czekamy. Oby nie na zimę. Tak więc pasteryzowania nie będę pokazywał. Wiadomo jak pasteryzujemy. Wkładamy do zimnej wody od czasu zagotowania. Ja pasteryzuję przez 20-25 minut, to jest maks. Wtedy odwracam słoiczki i mogę zajadać. Po przegryzieniu się, powiedzmy po miesiącu, rewelacja. Tak więc sałatkę mam zapasteryzowaną. Oczywiście nie będę tutaj otwierał, to się musi wszystko przegryźć. Niech sobie postoi, wtedy można zajadać. Kochani, jeśli podobał wam się przepis, zachęcam do zrobienia, naprawdę mega, mega pyszna. Mega pyszna sałatka. I cóż, pozostaje mi tylko życzyć smacznego i do zobaczenia.